Dzień Państwu, witamy w Ekonomii Flash. W skrócie informacji z polskiej międzynarodowej gospodarki mamy ogromną batalię, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na pewno zawetuje ustawę. Zobaczmy, co wydarzyło się w naszej gospodarce. Jest weto Węgier i Polski w sprawie budżetu unijnego. Według informacji Dominiki Cosic, korespondentki z Brukseli, przedstawiciel niemieckiej prezydencji podkreślił, że to weto wynika z braku akceptacji dla mechanizmu łączącego praworządność z budżetem i stwierdził, że Niemcy zajmą się szukaniem rozwiązania. Informacje potwierdza Zoltan Kowac, sekretarz stanu w biurze premiera Viktora Orbana. Weto Węgier wobec budżetu Unii Europejskiej to nie Węgry zmieniły swojego stanowiska i pozycji. Nasze stanowisko było przez cały czas jasne. Przed uczestnictwem w debacie na temat nowego pokolenia WRF premier Orban otrzymał od parlamentu mandat w sprawie kierunku, jaki musimy obrać. Czy węgierskie weto może doprowadzić do kryzysu? Powtarzam, ciężar odpowiedzialności spoczywa na tych, którzy przyczynili się do tych sytuacji. Pomimo dobrze wyartykułowanego stanowiska Węgier, poinformował Kowac. Praworządność to tylko pretekst, tu nie chodzi o praworządność, lecz o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności, powiedział minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej przed planowanym głosowaniem nad nowym budżetem Unii Europejskiej, który miałby powiązać wydatkowanie wspólnotowych pieniędzy z przestrzeganiem praworządności przez państwa członkowskie. To jest nasza racja stanu. Apeluję do polityków opozycji, by wyszli za doraźne interesy polityczne, bo są sprawy, które powinny nas łączyć ponad podziałami, mimo wszystko, powiedział Ziobro. Do 2000 zł wypłat z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych na każdy etat i umowę zlecenie to nowa pomoc, którą rząd chce zagwarantować przedsiębiorcom najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Wsparcie ma uzupełnić już przygotowane rozwiązanie, zawieszenie składek ZUS oraz wypłaty postojowego. Gowin przypomniał, że czasowym wyłączeniem objętych jest obecnie około 30 form prowadzenia działalności gospodarczej określonych numerami PKD, czyli polskiej klasyfikacji działalności. Według polskiej edycji badania Ernst Young Future Consumer Index blisko 22% respondentów bardzo niepokoi się stanem swoich finansów, a żadnego zaniepokojenia tą kwestią nie wykazuje około 7%. Zestawiając ze sobą wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu z badaniami z października, widać, że zmalała liczba osób, które nie odczuwają żadnego zaniepokojenia stanem swoich finansów bądź ich zaniepokojenie jest niewielkie, i tym samym wzrósł odsetek osób bardziej niepokojących się o swoje domowe budżety. Wskazano w komunikacie. Autorzy badania zwrócili uwagę, że ponad 1 trzecia respondentów mierzy się ze spadkiem dochodów w związku z COVID-19, co wpływa nie tylko na ocenę bieżącej sytuacji finansowej, ale też na bardziej pesymistyczne spojrzenie w przyszłość. Na fali drożejącej miedzi i słabego złotego notowania akcji KGHM mierzą w najwyższy kurs zamknięcia od czerwca 2013 roku. Pojutrze dolnośląska spółka opublikuje wyniki za trzeci kwartał. W poniedziałek rano akcjami KGHM handlowano poprzez 140 zł, czyli o 3,5% drożej niż. Przed weekendem to blisko 45% więcej niż na początku roku, oraz blisko trzykrotnie więcej niż 8 miesięcy temu, gdy notowania miedziowego kombinatu dołowały na poziomie 48 zł. Rok 2020 na pewno zapamiętamy pod jednym względem to rok wyjątkowy, a jeśli chodzi o kwestie zadłużania się, to zadłużanie się gospodarek państw na całym świecie jest rekordowe. I tak, jak choćby gospodarka Francji 120% zadłużenia w stosunku do PKB, gospodarka Stanów Zjednoczonych 136%, i nic nie wskazuje na to, że nagle się ten dług zatrzyma, ten dług będzie narastał, i dlatego też już od starożytności mieliśmy do czynienia z czymś takim jak rok jubileuszowy, co niektórzy ekonomiści uważają, że od czasu do czasu trzeba anulować wszystkie długi i my. Niebezpiecznie zbliżamy się do tego punktu. Dolar nadal będzie tracić na wartości w 2021 roku, uważają analitycy Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs. Według nich w ciągu najbliższych 12 miesięcy koszyk dolarowy spadnie o 6%. Goldman Sachs spodziewa się, że Fed będzie stosować politykę ujemnych, krótkoterminowych stóp procentowych. To połączenie będzie działało niekorzystnie dla dolara, ocenili eksperci Goldman Sachs. Analitycy Euler Hermes opublikowali raport, w którym wskazali, że 20% włoskich spółek, 11% francuskich i 10% niemieckich to spółki zombie, czyli firmy, które utrzymują się przy życiu tylko dzięki pożyczkom lub pomocy rządowej. Bundesbank ostrzegł natomiast niemieckie banki, by przygotowały się na falę bankructw spółek w 2021 roku. Tylko w pierwszym kwartale w niemieckiej gospodarce zbankrutować może 6 tysięcy firm, czyli o 35% więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2013 roku. Gigantyczne działania stymulacyjne prawdopodobnie tylko odsunęły w czasie fale bankructw europejskich spółek. Z kolei analitycy UBS Prognozują, że liczba bankructw firm może wzrosnąć we Włoszech o 380%, w Hiszpanii o 184%, w Niemczech o 115%, a we Francji 88%. Wzrost liczby bankructw będzie konsekwencją powrotu do normalnych trendów w rynku i gospodarce. Rząd federalny i kraje związkowe RFN rozważają kolejne obostrzenia, aby powstrzymać pandemię koronawirusa, podała agencja DPA. Powołując się na projekt dokumentu, który ma być omawiany podczas poniedziałkowej wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych, według projektu, w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przybywać tylko członkowie jednego gospodarstwa domowego lub maksymalnie dwie osoby z innego gospodarstwa. Władze mają zalecić całkowitą rezygnację z prywatnych uroczystości aż do świąt Bożego Narodzenia. Rząd Kirgistanu otworzył dwa rachunki bankowe, na które obywatele mogą wpłacać dobrowolne datki, by podreperować budżet państwa, poinformował Radio Swoboda. Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę długu publicznego i wydatki rządu. Ministerstwo Finansów Kirgistanu zaapelowało, by wpłat dokonywali wszyscy, którzy nie są obojętni i szczerze chcą przyczynić się do rozwiązania wspólnego problemu. Po październikowych wyborach do parlamentu wybuchły protesty i kryzys polityczny w Kirgistanie, w efekcie którego do dymisji podał się prezydent Suron Bajdżini Bekov, Bekow, a wybory unieważniono i zapowiedziano nowe. W styczniu mają się odbyć wybory prezydenckie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś Ekonomia Raport o 22.25, a za chwilę główne wydanie wiadomości w Telewizji Republika, czyli serwis dzisiaj.